pierwsze pytanie może takie też troszkę o tej całej rundzie wiosennej, no bo nie da się ukryć, że z tej czołowej czwórki, zarówno jeżeli chodzi o takie wrażenia artystyczne, jak i statystyczne, prezentowaliście się najsłabiej. Na pewno też dużo dyskutowaliście z zawodnikami, jak to wyglądało w tych meczach wiosny. Pytanie, no co trzeba poprawić, żeby rzeczywiście włączyć się do tej walki o czołowe miejsca? Jak wy to widzicie? Gdzie są te rezerwy i co trzeba zrobić, żeby to wyglądało troszkę lepiej niż w ostatnich tygodniach? Jeśli weźmiemy tą rundę wiosenną, myślę, że zaczęliśmy bardzo dobrze. Te kilka meczy, które graliśmy, szczególnie te pierwsze trzy, no pokazały, że możemy się liczyć w czołówce, jeśli chodzi o miejsce w tabeli. Przez te kilka tygodni byliśmy na pierwszym miejscu cały czas. I tutaj niewiele było, powiedzmy, zastrzeżeń, jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o strzelenie bramek, bo i z Jagiellonią, i z Krakowią poszliśmy, z Termaliką wtedy 8 bramek w ciągu 3 meczy, także ta przeciętna była dobra. Myślę, że byliśmy na tyle skuteczni wtedy, że mieliśmy dobre perspektywy, patrzyliśmy z optymizmem. Ta gra defensywna, jeśli chodzi o bramki, również była w miarę dobra, bo straciliśmy je 3, także na te 3 mecze wyglądało to również pozytywnie. Myślę, że ten mecz, który graliśmy w Poznaniu, był takim, który może zastopował te wszystkie rzeczy, te dobre rzeczy, które wcześniej prezentowaliśmy. Także jedna porażka, druga porażka, szukanie, powiedzmy, i przyczyn, i analiza, i kartki, i zawieszenia. Także to dużo rzeczy było poza zespołem, które no, nie mogliśmy kontrolować, a z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, że nie możemy tak grać czy w ten sposób, bo nie byliśmy takim zespołem, jaki powinniśmy być. W tych ostatnich tygodniach myślę, że weszliśmy z powrotem na te dobre tory, bo biorąc pod uwagę, że straciliśmy 2 bramki tylko w 3 meczach, zrobiliśmy te 7 punktów, było to odbicie się i tutaj również i charakter zespołu, jego doświadczenie i również i same umiejętności pozwalały liczyć na to, że dogonimy tą czołówkę. No i w pewnym momencie ją dogoniliśmy na te kilka punktów. Także ten mecz, powiedzmy, już w Szczecinie również pokazał, że skuteczność nie jest naszą mocną stroną w tym ostatnim czasie. I to przypuszczam, że jest również wielkim takim, może niewielkim, ale też decydującym faktorem, jeśli chodzi o, czy decydującą taką rzeczą, która wcześniej nas nie cechowała, że te wszystkie sytuacje, które mieliśmy, je w miarę wykorzystywaliśmy. Teraz potrzebujemy, bo i w Poznaniu, mówię, w Szczecinie mieliśmy zaraz po stracie drugiej bramki, mieliśmy bodajże dwie sytuacje, z których powinny paść bramki. No to już lepszych nie możemy mieć. To musimy wykorzystywać i myślę, że tutaj no wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta skuteczność musimy poprawić, bo wtedy gra nam się lepiej i ten wynik, powiedzmy, nie jest obciążony żadnym ryzykiem. To musimy poprawić, zdajemy sobie sprawę, że te 7 meczy, które gramy już w rundzie mistrzowskiej, że to będą drużyny, które na wiele mogą nam nie pozwolić. Jeśli chodzi o kreowanie sytuacji i te sytuacje, które już wykreujemy, no musimy strzelić. To, co cechowało nas nawet rok wcześniej, że ciężko pracujemy na to, żeby te sytuacje wypracować i dochodzimy do tych sytuacji. Teraz je musimy tylko wykończyć i nie podchodzić beztrosko, że okej, za chwilę wypracujemy następną sytuację, z której padnie bramka, tylko na zasadzie takiej, że to może być jedyna sytuacja w tym meczu i trzeba ją wykorzystać. Także jeśli chodzi o tą rundę wiosenną, na pewno z tej skuteczności, jeśli o tym mówimy, na pewno nie jestem w 100% zadowolony. Sami piłkarze to podkreślają, oni również nie są z tego zadowoleni, że tych bramek powinni mieć dużo, dużo więcej. Ja może jeszcze zapytam o organizację gry obronnej całego zespołu, bo tu chyba zgodzimy się, że też jest dużo do poprawy, bo jednak rywale bardzo dużo sytuacji stwarzali w tej rundzie wiosennej i Duszan Kuciak no, miał okazję, żeby się wykazać.
No ciężko jest grać mecze, gdzie przeciwnik nie wypracuje żadnej sytuacji. Poprzez naszą grę ofensywną naturalnie nadziewamy się na te kontry, które bez znaczenia jakim systemem gramy są. Staramy się ograniczyć, powiedzmy, te poczynania ofensywne drugiego zespołu w jakimś stopniu, żeby to miało sens, ale z drugiej strony zgadzam się, że czasami gramy, no, kiedy trzeba wrócić, to trzeba wrócić, kiedy trzeba zrobić ślizg, trzeba to przerwać, trzeba wejść w te pojedynki jeden na jeden, bo myślę, że tutaj jest cały szkopuł w tym, że te pojedynki, większość tych pojedynków jeden na jeden przegrywamy. I tu się zaczyna problem, że wtedy ta linia, powiedzmy, im pomocników i obrońców musi się przesunąć, musi zrobić następny ruch, który powoduje ciągłość tego, jak te bramki tracimy. Także tak jak mówię, no, wcześniej nas też to cechowało, że to nie był tylko błąd jednego piłkarza, to jest ciąg błędów, które powiedzmy przychodzą do momentu, gdzie tracimy bramkę. Także to powinniśmy wyeliminować, naturalnie, że tak, ale wypracowaliśmy sobie pewien styl, który nas cechuje i wszyscy o tym wiedzą, jak gramy, jeśli chodzi o ofensywę, ile rzeczy kreujemy, ile staramy się grać ofensywnie. No jest to w naszym DNA, no nie będziemy stać z tyłu, to nie jest zespół, który będzie stał z tyłu. Być może czasami mamy takie dyskusje, trenerze, no może byśmy się cofnęli i czekali na tych. No jasne, że można, wszystko można. Tylko to nie będzie wtedy Lechia, którą znamy, Lechia, która nie potrafi grać ofensywnie do przodu, tylko Lechia, która się cofa, która czeka na błąd przeciwnika, może go wykorzystać, może nie. No, z kontry bardzo mało graliśmy, jeśli chodzi o te bramki, które strzeliliśmy. Także pod tym względem staramy się, no, tak jak mówię, no, niektóre zespoły na świecie również mają swój styl, mają to, co ich cechuje. Myślę, że przez te 16 miesięcy Lechia, którą znamy, która gra, która w ten sposób gra, no, nie możemy to wszystko odrzucić, powiedzieć, nie, to jest złe, zróbmy to w tym, stańmy z tyłu i czekajmy, co przeciwnik zrobi, cofajmy się 10 zawodnikami, stójmy we własnym polu karnym, bo to też nie jest powiedziane, że tych bramek nie stracimy, to też nie jest powiedziane, że nie przegramy czy zremisujemy mecz. Musimy grać w piłkę przede wszystkim, to co wcześniej podkreślałem, że takie jest nasze DNA, takie jest nasza wizytówka i tak będziemy w dalszym ciągu konsekwentnie postępować, ale zgadzam się, jeśli chodzi o grę defensywną całego zespołu, jako kolektywu, jako monolitu, który się wzajemnie uzupełnia i który również te błędy, które są wcześniej czy wyżej, jeśli chodzi o linię pomocy, jeśli chodzi o linię ataku, pomocy, no te błędy naprawia. No z tym w tej chwili na pewno mamy wiele do poprawienia. Że wiele mówił Pan o konieczności rotowania zespołem, że zawodnicy będą Panu potrzebni, że muszą być w takim rytmie meczowym. Tak tłumaczył Pan wcześniej chociażby grę częstszą Jeana Nunesa. Mecz z Pogonią nie był takim meczem, w którym można było dać szansę innym zawodnikom. Zresztą ostatnio chyba często obraca się Pan w gronie, nie wiem, 15 tych samych zawodników. Tak, dlatego że i tak będę postępował. To się nic nie zmieni. W tej chwili jest 7 meczy, które na pewno z pewnością dadzą nam wiele odpowiedzi, ale tak jak powiedziałem, podkreślałem to od pierwszego spotkania naszej w rundzie tej wiosennej przed zgrupowaniem w Turcji, że przez ten czas, który jest, przez te 10 tygodni będziemy sprawdzać, kto może, czy kto powinien, jak to wygląda i dojdziemy do momentu, gdzie musimy wykrystalizować tą jedenastkę, która będzie, czy piętnastkę, która będzie w miarę decydująca, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Tak jak mówię, no, to jest tak samo jak z sejfem, że tę kombinację musisz w lewo, raz w prawo, raz w lewo i jest to czas na to. Jak znajdziesz kombinację, to starasz się to kontynuować, co jest dobre. Przez 3 mecze, które graliśmy, które wygraliśmy i zremisowaliśmy, tak ta jedenastka się wykrystalizowała w miarę i wykrystalizowała się również w czasie treningów. Także tutaj pod tym względem nie ma co zmieniać wiele. Jeśli chodzi o mecze, które będą niedziela, sobota, niedziela, środa, niedziela, wtedy możemy pomyśleć, ale tak jak mówię, no, są pewne rzeczy, które my widzimy w treningu i tutaj
w tej chwili nie ma czasu już na kombinacje, nie ma czasu na szukanie może ten, rzucać kulką i w którą dziurkę wpadnie, robić jakieś losowanie, tylko na zasadzie okej, no wierzymy w ten zespół, wierzymy w tą wyjściową jedenastkę, którą posyłamy do boju w czasie powiedzmy od pierwszej minuty i musimy dalej konsekwentnie to robić. Jasne, że ktoś może mieć słabszy dzień, ale po to są zmiany, żeby ci piłkarze, którzy są, którzy również trenują z nami, żeby byli przygotowani do tego, że muszą wejść i tą jakoś utrzymać. To już, tak jak mówię, to nie jest żaden country club i że każdy może sobie pozwolić na chwilę słabości, że pójdą sobie tu, pójdą tam na kawkę i pogadają, a dlaczego nie, dlaczego ten, dlaczego ja, tylko jest na zasadzie takiej, że jeśli mamy być drużyną i taką drużynę stworzyliśmy, to mamy być na dobre i złe. No, przedwczoraj widzieliście mecz Chelsea, John Terry jest na ławce ile czasu? Jest trochę na czasu, na ławce. No. Proszę? No ale to bez znaczenia, 37 lat. No. Mnie chodzi o zasadę, że jest kapitanem, legendą, no też może grać w trójce, też go mogą uzupełniać, bo tak naprawdę grają w piątce z tyłu, tak? Także to nie jest na zasadzie takiej, że kogoś nie chcemy, czy ktoś nie pasuje, czy tak dalej. No jest pewna koncepcja i trzeba się, powiedzmy, w to wierzyć, co, bo mówię, punkt cały się sprowadza do tego. To nie chodzi o personale, rzeczy chodzi o to, że pewne rzeczy trzeba robić konsekwentnie i wierzyć w to, że to zdaje egzamin, skoro w ostatnich, powiedzmy, tych trzech meczach to zdało egzamin, czy trzech i pół zdało egzamin, to dlaczego tego nie kontynuować? Myślę, że tu jest całe sedno tej sprawy, o której rozmawiamy. Też to z tego, co pan mówi, to wynika, że takie twierdzenie o bardzo szerokiej kadrze Lechii to jest chyba mitem, tak? Wychodzi na to, że ci ten 18, 19, 17 są za słabi. Nie jest mitem, bo mamy 30 meczy graliśmy, których jeżeli wziąć pod uwagę liczbę piłkarzy, którzy uczestniczyli, to nie jest 15. Także no, trzeba być fair, jeśli chodzi o... No, jakie epizody? No, są to minuty... Proszę? No tak, ale Mag nie był w tamtej rundzie. Nie był przez 20 meczy, w których można takie rzeczy robić. Michał przyszedł w ostatnim czasie i miał kontuzję, i był chory, i tak dalej, i tak dalej. No, mówię, 27 nie możemy zrobić dwóch jedenastek i je puścić, powiedzmy, samopasem i powiedzieć, okej, grajcie sobie. No, dla samej gry się nie robi. No, musimy patrzeć na wyniki, musimy patrzeć na tabelę, musimy patrzeć, kto z kim, jakie są zależności. Także to się nie zgadzam z tym, że jeśli chodzi o... Zgadzałbym się, jakbyśmy byli na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy i jedenastka czy trzynastka by grała, a bierze się, ilu się bierze na mecze reprezentacji? Ile było na Mistrzostwach Europy? Podobna sytuacja. Można powiedzieć, że są wycieczkowicze, ale tak naprawdę to jest z ujmą dla ich umiejętności, z ujmą i bez szacunku, bez respektu dla tych, jak oni się wkomponowują, jak ważnym czasami elementem jest bycie na ławce, czy bycie zespołem. Trenerze, Termalika Brugbet chyba nie jest zbyt wygodnym zespołem dla Lechii. Jak będzie wyglądał ten mecz? Czy boi się go trener, bo Termalika tutaj wygrała, tam w Nieciecze był remis w ostatnich sekundach właściwie. No, niewygodnie się gra z tym przeciwnikiem. No, niewygodnie ze względu na ich charakter. I z jednej strony charakter, z drugiej strony sposób gry, bo tak jak mówię, dużo akcji jest przerywanych, było przerywanych i w tym meczu tutaj w Gdańsku dużo akcji było przerywanych, nie ma tej płynności w grze, bo jest to zespół, który walczy, który stara się przerwać tu, tam i czasami tej płynności brakuje w grze. Na pewno jest to bardzo ciężki przeciwnik jak na sam początek tych rozgrywek, ale jesteśmy w takim etapie, że musimy sobie z tym poradzić. Trenerze, to ja dwa pytania. Pierwsze, syndrom drugiej połowy, bo nawet pana zawodnicy podkreślali ostatnio, że znowu ta druga połowa dużo słabsza niż pierwsza. Z czego to wynika? Akurat incydentalny przypadek, bo w tych ostatnich meczach, które graliśmy, uważam, że ta druga połowa była dużo lepsza niż pierwsza. Biorąc pod uwagę, tak jak mówię, przez pryzmat, nie patrzymy przez pryzmat jednego meczu czy jednej połowy. No weźmy to wszystko,
wszystko pod uwagę, jeśli chodzi o mecze z Jagiellonią, tak jak podkreślał pan drugą połowę z Jagiellonią, z Krakowią. No, wychodzimy w miarę, powiedzmy, nawet z Arką Gdynia, wychodzimy na te mecze, na tą drugą połowę już na pewno, czy z pewnością bardzo zmobilizowani, bo zdajemy sobie sprawę, że musimy grać w tym samym tempie i być lepsi. Także myślę, że to był incydentalny przypadek, jeśli chodzi o drugą połowę. I drugie, o ten układ meczów wyjazdowych, bo po meczu w Szczecinie rzucił pan tylko krótko, że jest pan zadowolony z tego układu, że zagracie w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. Dlaczego jest pan zadowolony? No bo jest to, inne są kulisy tych meczów, inny sposób podejścia do meczów, które gra się i w Krakowie, i w Poznaniu, i w Warszawie. Także jest to, myślę, z jednej strony na pewno ciężkie są to mecze, ale oglądaliście, wiem, i Dortmund z Bayernem, który sobie z nimi poradził, bo takie mecze są zupełnie innymi niż na przykład by się grało, nie wiem, no, w Freiburgu czy w Mainz. Są mecze to inne, które no nie tylko ich mobilizują, ale również mają swój wymiar. Mają wymiar w postaci tego, że no, jesteśmy powiedzmy zespołem, który może się nie tylko pokazać, ale udowodnić również sobie, że stać ich na bardzo dużo, grając takie mecze i grając bardzo dobrze. Tak jak sami zauważyliście, w tamtym roku ten mecz w Warszawie z Legią był meczem, który tak naprawdę zmienił cały sposób naszego myślenia, jeśli chodzi o system, jeśli chodzi o podejście, jeśli chodzi o mentalne przygotowanie do późniejszych już meczów, które były w tej rundzie finałową. Pokazał, że możemy grać z tymi najlepszymi, pokazał i udowodnili oni sobie sami, piłkarze, że są w stanie to robić i robić to na bardzo dobrym poziomie. Także pod tym względem jestem zadowolony, że takie mecze nam przyjdą.